Jest woniaczka dożynkowa, dożynki 2024 w Brzeziu, w mieście. No, wróciliście Państwo po takim objeździe, jakby po całym powiecie, do miasta. Racibórz jest mniej taki rolniczy, ale akurat Brzezie jest rolne, takie rolnikami i ogrodnikami przede wszystkim stoi. Jak Pan ocenia dotychczasowy przebieg dożynek powiatowych, w których Pan jest współgospodarzem? Przede wszystkim myślę, fantastyczne święto, tradycja, którą należy kultywować. W tym przypadku jako powiat oczywiście rotacyjnie przechodzimy poprzez każdą gminę, w tym roku wspólnie z miastem, ale z fantastyczną dzielnicą Brzezie. Organizacja dożynek miejsko-powiatowych. Cieszę się, że tutaj jesteśmy rano. Przepiękna Eucharystia, podczas której dziękowaliśmy za tegoroczne plony i za to, że udało się zebrać rolnikom, sadownikom i wszystkim, którzy uprawiają tą rolę od te plony. No nie ukrywam, my jako powiat, no jednak nawałnicy nad nią mijają, więc jest Panu Bogu za co dziękować. Teraz druga część, która odbywa się tu bezpośrednio już pod namiotami. Chcemy zaprosić wszystkich do uczestnictwa, do tego wydarzenia, tak jak przed chwileczką powiedziałem, pewnego rodzaju tradycja, kultywowanie tego wszystkiego. Mamy za co dziękować i cieszę się, że tutaj właśnie jesteśmy. Chciałbym w sposób szczególny podziękować tak na zakończenie mieszkańcom dzielnicy Brzezie. Domy przystroili przepięknie, cała Eucharystia, cała oprawa stworzone tutaj, to miejsce. Bardzo wiele roboty, które zostało wykonane i za to Wam, mieszkańcy, bardzo dziękuję. Panie starosto, powiat to jest szpital, drogi, oświata, ale mimo wszystko rolnictwo też u Was znajduje posłuch, scalanie gruntów. To jest bardzo duży wkład powiatu raciborskiego w to, jak wygląda infrastruktura drogowa w powiecie raciborskim, jeżeli chodzi o gminy i pola rolne. No tutaj jesteśmy pionierami, jeśli chodzi o scalanie gruntów. Ponad 70 milionów w poprzedniej kadencji wydane na te wszystkie drogi transportu rolnego, które są również ścieżkami rowerowymi na scalanie bezpośrednio gruntów, na te rowy melioracyjne, na rymiski śródpolne. Tego zostało wykonane bardzo dużo. My jako powiat chcemy wspierać wszystkie organizacje, stowarzyszenia, wszystkie osoby, które coś robią naprawdę fajnego, fantastycznego. W tym przypadku rolników na pewno będziemy to robili. Jestem już po rozmowach z marszałkiem. Chcemy aplikować dalej w kolejce gmina Rudnik, gmina Krzanowice. Finalizujemy Pietrowice Wielkie. Jesteśmy w połowie, jeśli chodzi o gminę Krzyżanowice, więc tutaj naprawdę bardzo wielkie zadanie, które wykonuje w 100% powiat, środki zewnętrzne gigantyczne, ale na pewno warto te zadania dla naszych rolników realizować. Panie starosto, Pan był tancerzem, był Pan kucharzem, był Pan też samorządowcem, nauczycielem, ale nigdy Pan nie chciał być rolnikiem? No nigdy się na ten temat nie zastanawiałem. Na pewno kawał ciężkiej roboty, jeśli chodzi o dzisiaj pracę na roli. Pomimo tego, że sprzęt jest dostępny, oczywiście to są wszystko ciężkie rzeczy dzisiaj, na pewno bycie rolnikiem i produkcja rolna, czy to zwierzęca jest ciężkim kawałem chleba, więc trzeba na pewno tych rolników bardzo mocno wspierać. Bardzo dziękuję. Super. Dziękuję.